Ludwik Jerzy Kern, dwa brysie, czyta Bronisław Cieślak. Bawiły dwa małe brysie w najprzeróżniejsze grysie. Bawiły się brysie w gry w hał, -hał w hap-hap i w zwykłe wry. Mówił do brysia bryś. Ja cię już gryzłem, teraz ty mnie gryź. Popatrz tylko na krysie. Niech myśli, że małe dwa brysie, jak duże, gryzą psy się. Walcz ze mną, brysiu, walcz, a walcząc groźnie warcz. Wyszczerzyły więc swe zębiska i tarmosiły się z bliska. Wyglądało to jak krwawa rozprawa. A to była tylko niewinna zabawa, zabawa w normalne psie gry, w hał, hał w hap-hap i w zwykłe wry. A Krysia obok stała i nagle się rozpłakała, bo myślała maleńka Krysia, że naprawdę gryzie bryś Brysia. Spojrzały Brysie na krysie, a w oczkach jej lśniły łzy się. Czemu Krysiu w oczkach marzył wzy? Przecież to tylko hał-hał, hap-hap i zwykłe wry Żaden z nas drugiego nie gryzie, zawołały jednocześnie dwa brysie. My tylko bawimy w psie gry się. Chcesz, to się przyłącz do naszej gry i razem z nami rób. Hał-hał, hap-hap i wrr.